Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano i zapraszam do pytań i odpowiedzi. Dzisiejsze pytanie zadane przez Monikę. Jak złapać równowagę i się nie spinać, a częściej relaksować? Ja myślę, że to wszystko zależy od tego, jaki jest twój największy problem. Jaka jest twoja największa bolączka? Myślę, że każdy ma troszeczkę inny styl życia, każdy ma troszeczkę inny plan dnia, inną pracę, inne obowiązki, inne zobowiązania, kieruje uwagę na jedne rzeczy, inne pomija. I to wszystko po prostu zależy od twojego stylu życia. Ja mam taki na przykład problem, nie? Moim największym problemem jest to, że bardzo dużo czasu siedzę przed komputerem. Gdy pracuję, po pracy, gdy się uczę, gdy tworzę filmy na YouTubie, po prostu wszystko się dzieje przed komputerem. I żeby złapać równowagę, muszę pamiętać o tym, żeby wyłączyć komputer i po prostu robić inne rzeczy, które nie są z komputerem związane. Jak ja to robię? Ano w taki sposób, że zazwyczaj weekend przeznaczam na sprzątanie w mieszkaniu. Tak to działa na mnie, że sprzątanie bardzo mnie równoważy i relaksuje. Poza tym sprawia mi dużą radość. Bardzo lubię, gdy mam czysto wokół siebie. Nawet mógłbym powiedzieć, że czasami myślę, że mam troszeczkę obsesję na tym punkcie i chciałbym częściej sprzątać, a nie zawsze mam na to czas i energię. I gdy już posprzątam wokół siebie i mam czysto i wszystko jest tak, wiecie, zadbane, poukładane, to siadam sam ze sobą w ciszy i robię jakieś rzeczy, które nie są związane z komputerem. Albo piszę coś na kartce papieru, albo coś czytam, albo medytuję, albo coś takiego, albo idę po prostu na spacer tam, gdzie nic mnie nie stymuluje, nic nie uderza do mnie tak bodźcami takimi elektronicznymi i to mnie równoważy. Inną rzecz, którą robię, to jest zażywanie, nie wiem, czy to powiedzieć, czy to będzie poprawnie, zażywanie CBD. Nie w formie olejku, ale ostatnio polubiłem, w zasadzie nie ostatnio, ale tak z rok temu polubiłem palenie blantów z CBD. Nie będę nikogo namawiał, bo nie wiem, jakie są wasze odczucia, trzeba po prostu spróbować. No, na mnie to po prostu działa bardzo relaksująco i sprawia, że po prostu większy chill, nie? Nie jest to jakiś tam inny stan świadomości, nie ma to działania psychoaktywnego, nie ma jakichś tam stanów, Bóg wie jakiej euforii, ale po prostu jest chill. Ja lubię też trening siłowy i lubię jogę, tylko no nie powiem, że to jest sposób na równowagę, bo czasami na przykład po treningu siłowym potrafię czuć większe zmęczenie, albo ciało mnie potrafi całe boleć, wiecie, zakwasy i te inne sprawy. Nie zawsze to po prostu działa tak równoważąco, aczkolwiek sprawia to, że lepiej czuję swoje ciało i pozwala mi to zadbać o swoją kondycję fizyczną. Też w pewnym sensie przyspiesza to mój metabolizm i no po prostu pomaga zrównoważyć akurat ten styl życia, że w większości siedzę przed komputerem, nie? Ale na pewno nie zawsze pomaga to się lepiej zrelaksować. No czasami jest tak, że jak ma się trochę tego wysiłku fizycznego i się, że tak powiem, da ogień z siebie w ciągu dnia i da się z siebie wszystko, to łatwiej jest po prostu pójść spać z takim zadowoleniem, czy w ogóle łatwiej jest pójść spać, nie? Bo człowiek da z siebie wszystko, to potem jest zmęczony, to chcę odpocząć, co nie? Ale to też nie zawsze i nie u każdego. Czasami po treningu siłowym wręcz nie można zasnąć. Jest takie pobudzenie, że się nie da zasnąć. I podobnie z jogą. Joga pomaga mi złapać równowagę i też pomaga się zrelaksować. Z tym, że ja nie uprawiam tej jogi jakoś tak wyczynowo, sportowo, więc to jest raczej taka joga dostosowana pode mnie. I pomaga mi się ona na tyle zrelaksować, że po prostu równoważy tą część siłową. Bo mam tak poprzeplatane dni, że mam siłownię i jogę, siłownię i jogę, siłownię i jogę, tak żeby to zrównoważyć. Myślę, że jakby ktoś tylko na przykład robił jogę,
a nie ćwiczył siłowo, to mógłby robić tej jogi więcej niż ja na przykład, nie? No bo a ja nie robię jakoś tak super kaskadersko, a dużo rzeczy jeszcze można jakby dołożyć do tego planu, co ja mam. Co jeszcze można zrobić, żeby się relaksować? Na przykład, no to zależy jeszcze od ciebie, co ci pomaga się zrelaksować. Czy na przykład lubisz czytać książkę, czy lubisz słuchać muzykę, czy lubisz przebywać z ludźmi. To też jest fajne, że czasami jak na przykład ma się dużo pracy, dużo rzeczy na głowie i pójdzie się gdzieś, nie wiem, w weekend, tak? Z znajomymi posiedzi, czy pójdzie się gdzieś w świat i z ludźmi obcuje, to wtedy też można się lepiej zrelaksować, bo przebywa się w innym środowisku i jest się stymulowanym innymi bodźcami, niż jak się siedzi samemu ze sobą, czy tam zamula przed komputerem, czy robi się po prostu swoje rzeczy, nie? To też pomaga się czasami zrelaksować. No chyba, że kogoś po prostu przebywanie wśród ludzi męczy. No to wtedy pewnie ktoś tego nie wybierze, nie? Tak, myślę, że to zależy po prostu od tego, co pozwala ci się zrelaksować. Na przykład, czy lubisz przebywać w naturze, czy lubisz jakieś spacery w lesie, czy lubisz podróżować. Coś takiego przeciwnego od twojego stylu życia, co pomoże ci złapać równowagę. I najlepiej to jest jakaś, najlepiej, żeby to była jakaś aktywność, która troszeczkę wypycha cię ze strefy komfortu. W takim sensie, żebyś nie robił tego samego na przykład w tym samym miejscu, albo no, to jest na przykład powód, dlaczego często się nie poleca czytać książek w łóżku, bo łóżko nam się kojarzy ze spaniem i jak się siedzi w łóżku z książką, to łatwo jest zasnąć po prostu czytając. Ja tak przynajmniej mam. Albo na przykład, no wiadomo, jak pracujesz w jakimś miejscu i w tym samym miejscu chcesz się zrelaksować, to czasami w głowie potrafi się pomieszać, czy teraz jest czas na pracę, czy na relaks. I tak potem w trakcie pracy chce ci się relaksować, a w trakcie relaksu pracować. I to też jest nieraz męczące dla mózgu. I trzeba troszeczkę sobie postawić takie granice i rozplanować plan dnia i swoje aktywności. Na zasadzie, że teraz robię to, później robię tamto. I w momencie, gdy się kończy jedną rzecz, to się po prostu kończy, ucina wątek, idzie się do następnej rzeczy. I myślę, że wtedy jest łatwiej, bo czasami jest też tak, że na przykład nałożymy sobie do głowy, tak, założymy sobie, chciałem powiedzieć, nałożymy na talerz naszych obowiązków, że zrobimy bardzo dużo rzeczy, nie? I dokładamy sobie tych rzeczy, a zrobię to, zrobię tamto. A potem okazuje się, że nie jesteśmy w stanie tych rzeczy zrobić, zrobimy jedną trzecią, już siadamy zmęczeni, chcielibyśmy odpocząć, ale nie możemy odpocząć, bo jeszcze głową siedzimy w tych zadaniach i mamy poczucie winy i nie pozwalamy sobie ani odpocząć, ani nie jesteśmy w stanie dokończyć danych rzeczy, nie? I to jest takie też męczące i wtedy też łatwo jest się pomieszać. No to wtedy zależy już po prostu od twoich celów i priorytetów, ale polecam najpierw zacząć po prostu od ustalenia tych priorytetów. Czasami lepiej jest odpocząć i nic nie robić, nabrać siły i wrócić do roboty, a czasami po prostu trzeba się zmobilizować, wrócić do roboty i nie jęczeć i nie stękać, nie? Bo jest robota do zrobienia. Wiecie, czasami umysł też takie płata nam figle, nie? I wydaje nam się, że jesteśmy zmęczeni, a jak zaczniemy coś robić, to nagle energia przychodzi, nie? No ale nigdy tak naprawdę nie wiesz, bo ta granica jest cienka, tak samo jak granica między wypaleniem, nie, a takim jakimś przełomowym działaniem w swoim życiu. Mi się często bardzo zdarzało, że zaraz, gdy zbliżałem się do jakiegoś wypalenia w jakimś temacie, to dokonywałem jakichś największych przełomów, mimo że już po prostu mój mózg miał ogromny opór przed zrobieniem czegoś, płatał mi figle, wiecie, pokazywały się jakieś wahania nastroju albo brak motywacji, nie? Ale mimo wszystko cisnąłem dalej coś, to robiłem największe przełomy. No do momentu po prostu, w którym gdy myślałem o robieniu jakiejś rzeczy, która gdzieś tam powinna dawać mi korzyści, to czułem już po prostu, jak mnie wszystko boli, nie? Albo wiecie, już mi się nie chciało czegoś robić. No i wtedy zazwyczaj odpuszczam. Odpuszczam, nie? Czy to na przykład z YouTube'em, czy z siłownią, czy z jakimiś tam innymi tematami, które się uczę. No tak, to po prostu są takie powtarzalne schematy, nie? Dotyczące motywacji. I jeszcze jedna rzecz, którą mogę polecić tak na samym końcu, to jest
to, żebyście ograniczyli ilość czasu, jakie spędzacie w social mediach. Ograniczyć ilość siedzenia na YouTubie, ograniczyć ilość siedzenia na Facebooku, na TikToku, na Twitterze, na Facebooku, na, nie wiem, forach jakichś, na czytaniu maili. Ograniczcie to do niezbędnego minimum, bo przeglądanie treści w mediach społecznościowych wywołuje taki efekt uzależnienia, że nie pozwalamy sobie odpocząć, nie zwracamy uwagi na to, co czujemy, a klikamy nieświadomie, szukając jakichś nowości, jakichś kolejnych treści, co zabiera nam czas i energię, zamulając nas po prostu, i ani nie jesteśmy wtedy produktywni, ani nie jesteśmy w stanie kreatywnie myśleć, ani praktycznie nic z tego nie czerpiemy, a czujemy się nie dość, że zmuleni, to jeszcze zmęczeni i trudno jest wtedy złapać równowagę. Także polecam generalnie, polecam detoks od social mediów, zrobić sobie przerwę tydzień, dwa. To zazwyczaj zawsze resetuje umysł, mózg. Pokazuje też trochę, jak jesteśmy uzależnieni, nie? No bo kurczę, wyłączysz komputer, wyłączysz telefon, nagle totalna pustka. Siedzisz sam ze sobą, wokół żadnych ludzi, nie? Teraz wszyscy poizolowani, każdy robi swoje, to tak trochę nam się tworzy takie jakieś dziwne coś. Chciałem coś powiedzieć mądrego, ale chyba zakończę tu wątek. To było mądre w sumie. Ale i tak skończę tutaj wątek. Także to są moje rozkminy co do tego tematu. Ciekaw jestem, co wy o tym myślicie, w jaki sposób łapiecie równowagę, czy wierzycie w ogóle w równowagę. Bo też zderzyłem się z takim przemyślunkiem, że równowaga to w sumie ściema, no bo powinno się cisnąć na maksa, a później odpoczywać, jak już człowiek pada. Ja w sumie nie wiem, jakoś tak nie łapię tej rozkminy, bardziej wierzę raczej w równowagę, bo jak już raz się człowiek wypali w czymś i zacznie siadać psychika albo zdrowie, to potem jednak pokazuje to ten cień, nie? Że jednak nie da się cały czas zapierdzielać, że trzeba łapać równowagę. Dzięki Miśki za wysłuchanie, mam nadzieję, że wyciągniecie z tego coś wartościowego, dajcie dla mnie łapkę w górę, stawcie przemyślunek, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, ciekawe pytania do Q&A, możecie je zadać w komentarzu, chociaż wolałbym, żebyście zadawali je na grupie na Facebooku. Wszyscy jesteśmy świadomością, tam ostatnio wpadają ciekawe rozkminy, tam najczęściej siedzę ja z racji mojego uzależnienia i najczęściej odpisuję. Ostatnio trochę unikam komentarzy na YouTubie, sorry za to, ale po prostu za dużo rzeczy do mnie dociera i czuję się czasami przybodźcowany, już po prostu nie mam siły ani czytać, ani odpisywać. To nie to, że ignoruję was czy coś, ale po prostu no w sumie i tak to wychodzi, że ignoruję, nie? No ale po prostu no nie mam siły. Dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnym nagraniu. Pozdrowienia od Koteła. Miłego. Elo. Buźkę.